Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz i witam was w kolejnym, szóstym odcinku Euro Truck Simulator 2. Wchodzimy do gry, wybieramy profil. Dzisiaj mam zamiar zrobić jeden kurs. Zobaczymy jakiej długości, bo też od tego zależy długość odcinka. A on ostatnio dosyć długo mi się renderował. 20-minutowy odcinek renderował mi się około godziny. Więc. A potem jeszcze wrzucanie tego na YouTube'a i w ogóle. Także uważam, że zrobimy jeden króciutki kursik. Zobaczmy. Szybkie zlecenie. Co my tu mamy? Sprawdźmy według długości trasy. Łódź Poznań. Okej, Łódź Poznań. Pojedziemy sobie Iveco z meblami 25 ton do Carrefoura. Okej, pasuje mi to. A więc jesteśmy już w spedycji, mamy godzinę 21:54. Jedziemy sobie Iveco Stralisem. Załączmy sobie światła. Załączone, ok. I myślę, że możemy jechać. Mamy 170 km do przejechania. Więc myślę, że nie powinno być tak źle. 20 kilka minut powinno nam to zająć. Okej, jedziemy. Może zjedźmy sobie na ten pas. Oj, ze względu na to, że ten... Sorry, przepraszam, ale muszę zjechać. Ze względu na to, że ten drugi pas jest po prostu przeznaczony dla tych, którzy skręcają w prawo. A my nie chcemy skręcać w prawo, tylko jechać prosto. Dlatego też chciałem sobie zmienić pas, żeby potem nie musieć po prostu zjeżdżać w ostatniej chwili. Okej, czyli jedziemy z Łodzi do Poznania. Przerwa na odpoczynek za 10 godzin. O, odkryłem agencję pracy. Czyli jeżeli założyłbym swoją firmę, to wtedy mógłbym zatrudniać w niej kierowców. Okej, dociskamy powoli do 50, czyli tutaj trzeba będzie... O, są światła i my na Warszawę. O, jeszcze na czerwonym nas złapało. No okej. Okej, poczekajmy, aż nam się światło zmieni. Okej. Teraz w stronę Warszawy, czyli tutaj w lewo. O, trochę ściąłem zakręt za bardzo, ale to nic nie szkodzi. Grunt, że wjechałem porządnie. Okej. Mamy 167 km do celu. Jakieś 2 godziny powinno nam to zająć. Wyjeżdżamy sobie z miasta i teraz tak, tutaj będzie gdzieś
wjazd na autostradę i potem, aha, prościutko już do Poznania autostradą. Okej, dobra. To już wszystko wiem. Ten odcinek nie będzie za długi. Też ogólnie nie mam zamiaru nakręcać zbyt długich odcinków, bo mam mało przestrzeni na dysku. A nakręcenie takiego jednego filmu zajmuje mi prawie połowę, także myślę, że jeden odcinek, jeden kurs to chyba będzie wystarczająco. Tylko teraz pytanie, dlaczego ja wytracam prędkość? No, już wszystko w domie, okej. I teraz tak, my tutaj skręcamy. Okej, i teraz wjeżdżamy na A1 bodajże. Nie, to jest A2. Tak. A2, okej. I zostało nam 144 km. Do Poznania autostradą. Spoko. Dobra. No, w sumie, jak widzicie, ruch nie jest tutaj zbyt duży. Okej, trzeba ustąpić pierwszeństwa. Nic nam stamtąd chyba nie jedzie, więc sobie wjedziemy. Okej, jesteśmy na autostradzie. Dobra, zostało nam jakieś 2 godziny 20. Około pierwszej w nocy powinniśmy być na miejscu. Ograniczenie jest do 90, także spoko, możemy cisnąć pełnym gazem. Mamy, o, 70. Aha, bo bramki są, no tak. No okej, dobra. Do 40, okej, trzeba zwolnić. Nie, dobra, nie zmieniamy pasa, okej. Dzień dobry. Początek płatnego odcinka. Okej. Wyjeżdżamy. Od bramek zostało nam 138 km. Wiecie co? Nawet chyba wyłączę sobie tę nawigację na razie. Na czas, dopóki jesteśmy na autostradzie, żebyście tylko mogli zobaczyć, jak wygląda sam ekran gry. Tutaj na autostradzie w sumie nie opłaca się, chyba że ktoś naprawdę woli jeździć z nawigacją, to wtedy tak, aczkolwiek na autostradzie nie ma gdzie się w sumie zgubić, nie ma jak pomylić drogi, a prędkościomierz i tak mamy na desce rozdzielczej, więc to nie będzie problem z utrzymaniem prędkości, nie wiem czy z przekroczeniem, czy z ewentualnymi mandatami, gdybyście właśnie przekroczyli prędkość. Z tym nie powinno być problemu. Wiecie co, może jednak zostawię sobie tylko tak, żeby wiedzieć, którą mamy godzinę i ile zostało nam jeszcze do celu. I to mamy jazdę Łódź Poznań. Dobra. Bo jak wiecie, to ja tytułuję najczęściej, znaczy wszystkie odcinki Euro Truck Simulatora tytułuję miastami początku i końca kursu, więc to potem mi się przydaje. Jeszcze raz przeglądam ten materiał i wtedy do numeru odcinka dodaję też miasto początku i końca kursu. Ale powiem wam szczerze, że jedna rzecz
mnie nie satysfakcjonuje. Nie ma żadnej aktywności pod moim kanałem, pod filmikami mojego kanału. Pod pierwszym odcinkiem był jeden komentarz, ale poza tym nie ma totalnie nic. Proszę was o komentarze, o opinie, o łapki, abyście pokazali, czy ta seria wam się podoba, jeżeli ją oglądacie, czy mogę coś zmienić, czy jest coś, co robię źle, może, nie wiem, nieprofesjonalnie, coś jest według was nie tak. Dajcie mi znać, bo naprawdę to pomoże mi rozwinąć tę serię bardziej w stronę waszych upodobań niż po prostu, żebyście oglądali to, co ja robię, a myślicie sobie, a to robisz źle, tego nie umiesz i tak dalej. Mówcie mi, zostawiajcie mi opinie pod filmami, żebym wiedział, co robię źle i żebym mógł dostosowywać tę serię do waszych oczekiwań. Dobra, zostało nam 88 km do Poznania. No, jak widzę, ruch jest dosyć znaczny. Tam widzę jakieś naczepy, samochody z przodu. No, mimo że jest już w sumie za 15:12 w nocy, to jednak coś się dzieje. Czyli polskie drogi jednak żyją o tej porze. Nie no, oczywiście żartuję. No, na każdej drodze, o każdej porze dnia jest jakiś ruch. Chociażby, że jakieś pojedyncze samochody, ale zawsze na każdej drodze jest ruch. No a my, no jakby nie patrzeć, jesteśmy tego ruchu częścią, tak? O, tutaj nam się wloką. To zjedziemy na lewy pas, żeby ominąć sobie w miarę te korki. Bo tutaj, no, ten prawy pas idzie dosyć wolno jak na autostradę. Tutaj widzę, że powoli się korkują. Korkuje się ten pas. Znaczy korkuje, no, ustawiają się takie kolejki samochodów. Może iść dość dużymi odstępami, ale tutaj w porównaniu lewego pasa do prawego, to jednak na lewym pasie jest dużo lepiej. Tak, mamy jeszcze 62, 61, 60 km. Niecałą godzinę do celu. O, tutaj znowu po prawej stronie mijamy znów jakąś ciężarówkę. To jest bodajże stare Volvo FH16. Tak, z tego co widzę. Tak. A, to jest nawet to nowe. O, patrz, nie poznałem. Nie zobaczyłem od przodu tych świateł, bo nowe Volvo FH16 ma te takie właśnie charakterystyczne światła i maskę, które nawet jest w sumie ładniejsze od tego starego odpowiednika. Tu kolejne Volvo. Też kolejny nowy F-Hatch. Bardzo ładny. Ten model Volvo akurat mi się bardzo podoba właśnie. Nie wiem jak wam, ale mi jakoś szczególnie. Może ze względu na ten przód. Bo myślę, że konstruktorzy i projektanci modeli ciężarówek Volvo pomyśleli nad tym, jak sobie wymyśleć kwestię nowej ciężarówki. Tu nas ktoś próbował minąć od prawej, ale nie wyszło mu to, chyba że przyspieszy. O, 90, 70. Okej, kończą nam się bramki. Trzeba zwolnić do 40. Okej. Zmienimy sobie pas. Bo tak naprawdę terminal dla ciężarówek jest właśnie tutaj. Więc teoretycznie. Znaczy, to jest w sumie obojętne, na którym terminalu, na którym pasie
płacicie, ale żeby zachować troszkę takiej kwestii realizmu, to jednak wolę jeździć tam, gdzie trzeba. Ok, koniec odcinka płatnego. 332 zł pracodawca płaci, czyli możemy spokojnie przejechać. Dobra. Zostało nam już tylko 19 km. Kurczę, ale szybko ta trasa przeszła. Przeleciało bardzo szybko. Powiem szczerze, 160 km tylko się wydaje, że to jest tak dużo. Ok, nic nam tu nie jedzie. Możemy sobie zjechać na środek. Mamy 70. Tu zaraz gdzieś powinno być do 110. Oj, proszę. Już mamy zjazd. Poznań-Wrocław. Prosto do Berlina. My jeszcze nie wyjeżdżamy poza granicę Polski. Myślę, że będziemy się na razie kierować tylko, że tak powiem, po drogach krajowych. W tym wypadku właśnie Poznań-Wrocław, może Gdańsk. Kiedyś zobaczymy. Zależy, jak długie będą te odcinki. Ok, 10 km, 10 minut. Tutaj zjeżdżamy w prawo. Tu mamy zjazd do Wrocławia. Ok, my się kierujemy na Poznań. O, odkryliśmy sobie miasto Poznań. Kolejne miasto, z którego będziemy mogli brać zlecenia. Dobra. Okej. No i już jesteśmy niedaleko. Mówiłem, koło pierwszej w nocy będziemy na miejscu. Okej, tutaj zaraz zobaczmy, czy coś nie jedzie. Nic nie jedzie, możemy wjeżdżać. Tam był znak ustąp pierwszeństwa, ale jako, że nic nam nie jechało, to odpuściłem sobie odpuszczanie pierwszeństwa. Okej, no i teraz, jak widzicie, wjeżdżamy do Poznania. Spedycję mamy za 2 km, praktycznie za następnym zakrętem. Tylko staniemy sobie tam na tych światłach, bo oczywiście jak dojeżdżaliśmy, musiały się zmienić. Bo cóż by to było, gdyby się światło nie zmieniło, kiedy Mariusz przejeżdża? No bo co? Bo przecież Mariusza nie można przepuścić na światłach. Zaraz ja stanąłem. Och, idealnie stanąłem na czujce. Okej, przejeżdżamy. Okej, jeszcze jeden zakręt i będziemy praktycznie na miejscu. No jeszcze czego, no Boże, kolejne światła, które już mnie łapią, no. Po prostu się nie da. Jest jakaś masakra z tymi światłami. Każde światła mnie złapały dzisiaj. Prawie każde, naprawdę. Ci Poznaniacy to mnie chyba nie lubią, nie wiem. Nie wiem, czy oni mają jakąś animozję do Łodzian, że z Łodzi przyjechałem, to... A nie wiem. Nie jestem Poznaniakiem, to więc nie wiem. Nie wiem, może ktoś z moich widzów albo z komentujących jest Poznaniakiem, to nie wiem. Powiedzcie, napiszcie w komentarzu, czy nie wiem, nie lubicie jakoś ludzi z innych miast, czy coś. Bo te światła po prostu wszędzie mnie łapią, no. Dobra. Nie parkuję automatycznie. Znaczy, no, nie parkuję ręcznie. To nie lubię po prostu tego robić.
Dobra, wyłączmy sobie silnik. Wyłączmy sobie światła i możemy zaparkować. Enter. Zajęło nam to 3 godziny 12 minut, 11 596 zł zysku, 170 punktów doświadczenia i premia za wprawę 172 zł, co nam daje 11 768 i 170 punktów doświadczenia. I mamy kolejny poziom, poziom drugi. I teraz zastanawiam się, na co wydać. Czy na długodystansowca, czy na ADR? Może na długodystansowca. Im wyższy poziom długodystansowca, tym dalsze trasy, a im dalsze trasy, tym większy zarobek z każdego kursu. Dobrze, to ja wam już na dzisiaj dziękuję. Bardzo mi było miło nagrać dla was ten odcinek, bardzo mi było miło dla was grać, rozmawiać, mówić, komentować tę grę dla was. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku również będzie tak miło. A więc zapraszam do komentowania, oceniania moich filmów, zostawiania łapek w górę, być może subskrybowania mojego kanału. Bardzo by mnie to ucieszyło. Ja wam dziękuję. Z tej strony Mariusz. Kłaniam się. Do zobaczenia. Na razie.